Witam Was serdecznie. Co ma znana fotografka gwiazd w swojej szafie? Dzisiaj będzie właśnie o tym i zaproszę Was do Katarzyny Piweckiej, u której już jestem przed domem i przed właśnie jej studiem, do tego, żeby nam trochę poopowiadała, pokazywała różnych rzeczy, które mają też swoją historię, jak i oczywiście, wiecie, będzie, myślę, to bardzo fajne spotkanie, taka rozmowa dwóch przedsiębiorczych, multifunkcyjnych kobiet, które bardzo często właśnie służą też kobietom. No i co, słuchajcie, myślę, że możemy powoli zaczynać. Ja oczywiście serdecznie Was zapraszam do pozostania ze mną, do subskrybowania mojego kanału, dlatego że również możecie znaleźć też mnóstwo porad w moich filmach stylizacyjnych, dlatego że pomagam kobietom w tym, żeby czuły się dobrze w tym, co na sobie noszą. I dzisiaj właśnie też będzie o tym. Myślę, że możemy powoli zaczynać. Zapraszam Was serdecznie. Chodźcie ze mną. Dzisiejszym moim gościem jest Katarzyna Piwecka. Bardzo mi miło, Kasiu, że przyjęłaś zaproszenie moje do dzisiejszego też odcinka. Dziękuję za wizytę w moim królestwie. Kasia, jesteś wspaniałą fotografką, fotografką gwiazd, jak również dwóch autorką, jesteś dwóch książek, a trzecia już jest w drodze, z tego co rozmawiałyśmy przed nagraniem. No i też wiem, że dużo podróżujesz, dużo fotografujesz. I chciałabym Cię też zapytać, jak do tego doszłaś. Natomiast chcę też zacząć od początku, żeby nasi, moi widzowie, obserwatorzy też wiedzieli, jak to się stało, że ja dzisiaj u Ciebie nagrywam ten odcinek, jak myśmy się poznały. Bo pamiętam, że poznałyśmy się właśnie przy wspólnym projekcie dla Fundacji Nigdy Nie Jest Za Późno. Tak. Gdzie... Na robocie się poznałyśmy. Tak, na robocie. Gdzie Ty robiłaś właśnie zdjęcia do... prowadziłaś taką sesję zdjęciową. Zdjęcia seniorów, tak. Tak, na, zdjęcia jako finał warsztatów Pięknie i Zadbani w Każdym Wieku. Tak, a ja miałam przyjemność właśnie wraz z Mają Wstępień też wygrać stylizację do tych zdjęć dla kobiet i też dla mężczyzn. I tak sobie wtedy pomyślałam, bo pamiętam, że było bardzo dużo ludzi u Ciebie w domu, tutaj w studio jeszcze miałaś nowe. I każdy też był zajęty i zaangażowany w swoją pracę w 100%. Dziewczyny malowały, Ty fotografowałaś, ja z Mają obierałam nasze modelki. I tak sobie pomyślałam, to tworzymy fajny zespół. To tak, jest po prostu tak, super, tak, bo są tak, fajni ludzie. Tak, jak tak myślisz, czy to też oddziałuje na Ciebie podczas pracy, z kim się pracuje, jak się pracuje? I jak to wygląda u Ciebie w Twoim odczuciu? Znaczy przede wszystkim wrócę właśnie do naszego spotkania, że tutaj chyba wtedy było w tym studiu 35 osób, jak nie 40. Także faktycznie bardzo dużo osób, ale pamiętasz, tak zwróciłyśmy uwagę chyba od razu, że pomimo tych 40 osób, my od razu we dwie się jakoś fajnie ze sobą poczułyśmy. Tak. Jakoś tak złapałyśmy od razu jakoś taki, jak to się mówi, vibe. Tak. To było faktycznie nasze pierwsze spotkanie, bo gdzieś tam wcześniej się w internetach znałyśmy. Z Facebooka pewnie i tak faktycznie od razu załapałyśmy fajny kontakt i już potem ta znajomość była kontynuowana. Także to było też bardzo miło, wspominam, to nasze pierwsze spotkanie. Natomiast faktycznie przy wszelkich sesjach to jest faktycznie taka praca zespołowa, bo tutaj robiłyśmy akurat na zlecenie fundacji zdjęcia, gdzie Maja, pani prezes Maja Stępień wszystko gdzieś tam koordynowała. Natomiast normalnie to troszeczkę inaczej wygląda, bo przy tych innych sesjach to ja gdzieś tam jestem odpowiedzialna za produkcję, za znalezienie miejsca, za zaangażowanie całej ekipy. No i wtedy faktycznie jest taki zespół paroosobowy, bo jest i makijażystka jedna lub dwie, i stylista fryzur, i stylistka, i pewnie jakiś asystent backstage'owiec, osoba, tak, która robi backstage sesji, i sam fotograf, także jest tam zawsze kilka osób. No i to jest bardzo ważne, żeby te osoby nadawały na tych samych falach. Ja mam taką ekipę i w Warszawie, i w Lizbonie też. Mhm. I faktycznie to są tacy ludzie, którzy z którymi jest tak fajny kontakt, że jakby my się tak lubimy i tworzymy tak fajny zespół, że no jesteśmy w stanie rozkręcić dobrą atmosferę na sesji
samymi naszymi rozmowami, już jakby takimi w zespole, już jesteśmy w stanie tak podkręcić atmosferę na sesji, że potem te osoby, które zapraszamy na sesję, się od razu jakby wchodzą w fajny klimat. Także to jest bardzo ważne, tak, mhm. Bardzo ważne. Tak, to jest świetne, dlatego że później jest fajny efekt, piękne zdjęcia, fajnie wystylizowane modelki, które się pięknie prezentują na tych zdjęciach, bo też jest fajna atmosfera, która wpływa na to, jakby dochodzi całokształt i wizja tego, co chciałyśmy stworzyć i przekazać na końcu, prawda? Ale też pamiętaj, że profesjonalne modelki, one gdzieś tam, dla nich to może, znaczy fajnie i miłe jest fajna atmosfera, ale jakby one, to jest ich praca, więc one jakby tego nie potrzebują. Natomiast zwykli ludzie, którzy jakby przychodzą na sesje zdjęciowe, oni potrzebują takiego dodatkowego wzmocnienia, bo to jest dla nich sytuacja stresująca. Każdy się stresuje przyjściem do fotografa, na sesję fotograficzną. To jest zupełnie dla nich nowość. Oni nie umieją pozować. Większość osób jest też przekonana, że jest niefotogeniczna. Więc jeżeli my wprowadzimy fajną atmosferę na sesji, że ta osoba się poczuje tak naprawdę taka zrelaksowana, poczuje, że jest wśród swoich, może sobie fajnie pogadać, to wtedy po prostu zupełnie inaczej. Ona się od razu otwiera i to od razu widać na zdjęciach. Tak. Zupełnie inaczej się pracuje. No właśnie, bo na zdjęciach przecież też pokazujesz, chwytasz te emocje ludzi, tak? Tak, no ja jakby tak gdzieś tam się nazywają mnie fotografką emocji i relacji, bo ja gdzieś tam jestem bardzo mało techniczna, czyli ja zawsze się śmieję, że jestem błąd techniczny i te sprzęty, które tutaj widać, to są sprzęty, które jakimś cudem ogarniam, ale już nic więcej. Natomiast dlatego fotografia dla mnie to jest jakby mało techniczna sprawa. Wiadomo, że te podstawy muszą być gdzieś tam zachowane. Natomiast to, co dla mnie jest najważniejsze w fotografii, jako że nigdy się nie mogłam skupić na tej technice, której nie ogarniałam, to znalazłam sobie jakby taką swoją ścieżkę w tej jakby fotografii, czyli uchwycanie tych jakby tych emocji, tych momentów, tych relacji. I to jest jakby ten klucz, którym ja się posługuję w zdjęciach. Dlatego te moje zdjęcia są technicznie bardzo proste, zwykłe biało-czarne, po prostu proste zdjęcia. Natomiast to, co gdzieś tam je wyróżnia, to zawsze te zbliżeniówki, gdzieś tam to łapanie właśnie tych emocji. Mm-hmm. To jest taki mój sposób na fotografię. Super. Czyli też po prostu działasz tak bardzo dużo intuicją, tak jak czujesz? Tak. Bardzo indywidualnie. Tak, bardzo indywidualnie i tak bardzo kobieco też, bo ja myślę, że tu jest właśnie ta różnica między kobietami fotografkami, tak, a mężczyznami fotografami, że faceci są mocno techniczni i oni zrobią perfekcyjne, przepiękne zdjęcia reklamowe, też fotografia mody, bo tam też jest dużo tak naprawdę tej techniki oświetleniowej. Tak. Natomiast nie do końca się będą czuli dobrze z, nie wiem, kobietą, która przyjdzie na sesję kobiecą, bo właśnie się dowiedziała, że mąż ją zdradza i przychodzi tak naprawdę też i pogadać, i podbudować trochę swoją wartość. Także oni się wtedy nie odnajdą w takiej sytuacji. Także ja też myślę, że dla wszystkich na tym rynku jest miejsce. I właśnie dla tutaj takich mocno technicznych fotografów, ja zawsze podziwiałam ich zdjęcia, zawsze marzyłam o tym, żeby tak umieć oświetlać. Ale no jakoś tak ja poszłam jakby w tym takim innym kierunku i no i też mam te swoje klientki, które potrzebują właśnie takich wrażliwych, empatycznych kobiet fotografek. Super, tak. Pięknie to powiedziałaś. Powiem Ci, że od razu mi się też skojarzyło to, w jaki sposób ja pracuję i to, co kiedyś powiedziała mi też moja przyjaciółka Agnieszka Czajkowska-Bendorf, która jest psychologiem. Dlatego, że to, co Ty robisz, to jest coś takiego jakby terapia fotografią, tak? Jak ja robię coś takiego, jak właśnie Agnieszka powiedziała, Aga, Ty robisz terapię ubraniami, tak? Czyli też tak bardzo mocno pracujesz relacyjnie i bardzo wczuwasz się w drugiego człowieka, żeby sprawić taką atmosferę, w której on się będzie czuł dobrze. W związku z tym przełoży się to na zdjęcie, gdzie ono będzie prawdziwe, tak? Ono będzie wtedy ta prawdziwość, indywidualność tej osoby i autentyczność, to co tak naprawdę, czego szukamy w zdjęciach, prawda? Znaczy to jest też, zobacz, to jest też tak naprawdę istota portretu według mnie. Ja gdzieś tam powiedzmy robię portret, który gdzieś tam też balansuje trochę na granicy jakiegoś takiego glamura, sensuala, no bo gdzieś tam tą kobiecość też uchwycam w tym portrecie.
ale tak naprawdę ten jakby portret dla mnie to jest najpiękniejszy rodzaj fotografii, bo to jest takie spotkanie z człowiekiem tak naprawdę. Te zdjęcia to one tak się robią tam pomiędzy tą rozmową, tą wymianą tych naszych historii życiowych, bo to jest w ogóle fajne, jak klientka przychodzi i mi opowiada jakby tą swoją opowieść, co tam się u niej wydarzyło. No to... Tak jak my rozmawialiśmy przed nagraniem dwie godziny. Tak, właśnie. To jest też tak, że wiesz co, ja też się otwieram, no bo ja też jestem po przejściach i też po, tak. Mam wiele doświadczeń i dzięki temu obie jakby siebie możemy wesprzeć, obie czerpiemy z tej rozmowy, ale dopiero przy takiej rozmowie ja jestem w stanie jakby zobaczyć tą osobę i ją pokazać. I dlatego dla mnie to jest, ten rodzaj fotografii jest na tym, przy którym ja jakby obstaję. Najlepiej się czujesz. Tak, tak. Twoja droga to jest fotografia. Bo myślę, że też będzie interesowało moje obserwatorki to, w jaki sposób znalazłaś się teraz w miejscu, w którym jesteś. Bo wiem, że pracujesz już kilka lat na swój sukces. 12. Tak. W tym roku mija 12. 12 lat. Przeszłaś drogę, która doprowadziła Cię właśnie do tego miejsca, które jesteś. Przypuszczam, że to Twoje zaangażowanie, ciężka praca, ta właśnie indywidualność, to swoje takie ukierunkowanie w tym celu, w którym Ty idziesz i jak chcesz pracować, w jaki sposób chcesz pracować. Jak Ty to osiągnęłaś, że doszłaś do tego, że fotografujesz również gwiazdy? Jak Ty to zrobiłaś? Myślę, że osoby, które są zainteresowane fotografią i chciałyby się w tym rozwijać, czy osoby, które są gdzieś na początku swojej drogi, będą zaciekawione właśnie tym tematem. Jak to zrobić? No właśnie fajnie, że zadajesz to pytanie, bo za dwa tygodnie właśnie, niecałe trzy tygodnie ukaże się, no w każdym razie we wrześniu, będzie premiera mojej książki, która ma dokładnie tytuł Od fotografki rodzinnej do fotografki gwiazd. Super. Historia mojego, sekret mojego sukcesu. Więc książki, w której opisałam dokładnie właśnie, jak doszłam od momentu, gdzie jakby tutaj w tym pomieszczeniu zaczynałam 12 lat temu robić zdjęcia ciążowe, dziecięce, noworodkowe, rodzinne. To była taka 12 lat temu taki rodzaj fotografii, który właśnie wchodził do Polski z wielkiego świata, moda na to wchodziła do Polski. I ja byłam jedną z dosłownie niewielu fotografek, które jakby na tej fali, tej mody jakby otworzyła studio. Także jakby to było tak od początku, od tego zaczęłam. No i potem tak szłam poprzez fotografię reklamową, nawet fotografię mody, biznesową, korporacyjną, aż tak doszłam do tego momentu, w którym jestem teraz. I ja w tej książce całą tą swoją drogę, cały ten swój sekret przekazuję. Natomiast w dużym skrócie, no to tak jak powiedziałaś, bardzo ciężka praca, bo to jest taka praca 7 dni w tygodniu, 20 godzin dziennie, także praca, która się nie kończy, olbrzymia taka determinacja. Zresztą tam podaję takich 5 filarów. Nie chcę za dużo zdradzać w ogóle, bo chcę, żebyście przeczytali to w książce. Nie można posłuchać na temat tego kursu. Natomiast natomiast takich 5 filarów właśnie, które jakby zbudowały tą całą taką drogę, no to tak właśnie podaję, że silna marka osobista. Ja się jakby od początku skoncentrowałam na tym, żeby tak bardzo silnie siebie jako takiego fotografa, eksperta rozwijać. Co jeszcze? Bardzo taki dobrany, jakby zręcznie i w przemyślany sposób zestaw narzędzi marketingowych. To też w książce zdradzam, to tam jest chyba 100 stron na ten temat. No i tam jeszcze kilka takich mocnych punktów, w których też, mówię, wszystkich nie chcę zdradzać, ale jeszcze powiem może o takim ostatnim i bardzo ważnym rozdziale, takim filarze, no to też nieustanny rozwój osobisty i zawodowy, czyli to ciągłe nieustawanie w podnoszeniu swoich kompetencji, zarówno tych zawodowych, fotograficznych, ale też z zakresu chociażby prowadzenia firmy, no bo my też tak naprawdę
jesteśmy przedsiębiorcami, tak. Co niestety nie do końca jest pewnie to, co byśmy chciały gdzieś tam, ta, jak ja to mówię, ta czarna strona tego naszego biznesu. No ale też musimy tak naprawdę się cały czas dokształcać obie zresztą tak. W tym kierunku, ale też ten prywatny rozwój, bo to też jest ważne. Widzisz, u mnie tak naprawdę się okazało, że dopiero kiedy prywatnie zrobiłam porządek z własną głową, kiedy jakoś tam gdzieś tam przywróciłam poczucie własnej wartości, to nagle zmiany zaczęły się dziać w mojej firmie, jakby na lepsze, te zmiany na lepsze, więc to jest niesamowite, jak to wszystko jest powiązane. Tak. Ale ta nieustająca praca nad sobą, nad swoją działalnością, to jest podstawa. Tak, praca nad sobą to jest bardzo ważne. Też właśnie dużo o tym często rozmawiamy w naszych rozmowach prywatnych. Tak, natomiast fajnie, że mówisz o tym, że jest te warsztaty, czy ta książka też będzie taka kompletna. Dlatego, że przypuszczam, tak jak u Ciebie też na początku Twojej drogi, brakowało Ci tego, prawda, żeby ktoś Ci powiedział, jak biznesowo zacząć się promować, jak się rozwijać. Bo dużo jest ludzi takich, którzy robią wspaniałe rzeczy, natomiast ich nie widać, bo oni nie wiedzą, jak mają się wypromować, prawda? Tak. A u Ciebie po przejściu takiego kursu, czy tej też książki, ktoś będzie mógł po prostu startować, tak? Tak? I już będzie wiedział, jakie kroki ma wykonać. Tak, chodzi o to, żeby pokazać taką ścieżkę, jakby pokierować sobą, bo z jednej strony, wiesz, my fotografowie bierzemy udział w wielu warsztatach takich fotograficznych, gdzie cały czas podnosimy jakby jakość tej naszej pracy jakby fotograficznej, ale jeszcze jest tak naprawdę ta cała ścieżka taka biznesowo-marketingowa i u mnie to bardziej nawet ja to wskazuję na tą ścieżkę marketingową, bo tak naprawdę, no właśnie, to główne zdanie, które ja zawsze też w książce wielokrotnie powtarzam, że w dzisiejszych czasach tak naprawdę co druga osoba jest fotografem, a zdjęcia amatorskie są na mistrzowskim poziomie. Więc teraz jak my się przebić, jak mamy się przebić, jeżeli nas fotografów jest, ja nie wiem, ileś tam milionów ludzi, którzy są fotografami, jak my i wszyscy robią równie dobre, przepiękne zdjęcia, perfekcyjne. I teraz jak my mamy się jakby przebić? To jest właśnie to pytanie, które przez całą książkę gdzieś tam towarzyszy czytelnikowi i gdzie ma tą jakby drogę, co gdzieś tam ja zrobiłam, żeby się gdzieś tam trochę przebić. Że nie zostałam tak naprawdę przez 12 lat tutaj w tym studiu i nie robiłam cały czas zdjęć noworodków i ciążowych, tylko poszłam dalej. Tak, to jest bardzo ważne. Po prostu dodałaś do tego kursu coś takiego, co brakowało bardzo Tobie, kiedy byłaś na tej drodze, tak? Tak. I ja również właśnie miałam takie odczucie, kiedy startowałam w swojej pracy w zawodzie jako stylistka, to było 17 lat temu, ludzie mi się pytali, co ja robię tak naprawdę? Jakieś witraże? Bo ja wiem, że jestem wizerzystką, stylistką. To jeszcze ludzie nie byli świadomi, co to jest. I słyszałam takie pytania, dlatego również właśnie w moim kursie dla osobistych stylistek jest specjalny moduł biznesowy, w którym możesz sobie wybrać w ogóle, w jakim kierunku jako stylistka chcesz się rozwijać i jak to pokazać, żeby właśnie dotrzeć do tych klientów, z którymi chcemy pracować, którzy tak naprawdę potrzebują naszej pomocy, prawda? To jest też fajne. I widzę, trzymasz dwie twoje wspaniałe książki w ręku. Może trochę o nich opowiesz. To są w ogóle moje pierwsze książki. A tak w ogóle to chciałam powiedzieć, że wszystkie trzy książki, bo tutaj mam dwie i ta trzecia, która się we wrześniu ukaże w sprzedaży, to są tak naprawdę owoce pandemii, czy tak naprawdę dzieci pandemii. Czyli bardzo dobre owoce. Tak, dzieci pandemii. Bo o co chodzi? Kiedy był pierwszy lockdown i potem ja też miałam taką drugą i trzecią falę, gdzie w mojej branży druga i trzecia fala, wszystko było jakby odwołane, no to miałam trochę więcej czasu i miałam w głowie gdzieś tam parę projektów, na które nigdy nie było czasu, bo jak jeżdżę od sesji do sesji, potem obróbka, co chwilę inne miasto, inny kraj, także nigdy na to nie było czasu. A teraz, kiedy właśnie te sesje wszystkie zostały odwołane, przełożone przez pierwszą, drugą, trzecią falę, no to miałam czas, żeby w końcu wydać te swoje książki. No i pierwsza książka to jest owoc pierwszego lockdownu. Okay. To jest, widać tutaj ładnie,
To jest z okazji dziesięciolecia, mojego dziesięciolecia, wielkie, ciężkie albumisko, które waży 4 kilo, taki ekskluzywny album z sesjami gwiazd i inspirujących osobowości, gwiazd w większości polskich, ale też portugalskich, bo tam też pracuję, także takie wielkie albumisko. Czyli piękne zdjęcia możemy pokazać, otworzyć? O, tutaj otworzyliśmy akurat na Portugalii, na panią polityk słynną portugalską. Natomiast tutaj o, mamy Anię Dec z TVN24, naszą piękną pogodynkę. No i taki, widzisz, jaki ciężki tak. albumisko. Beatka Sadowska, Kamila Kamińska, jedna z moich ulubionych aktorek. O, Pakosia, nasza kochana. Tak. Właśnie ostatnio z panią Katarzyną Pakosińską dwa dni temu miałeś fryzum. Tak. No, Pakosia. O, tutaj też w Portugalii zaraz po Ronaldo największa gwiazda sportu, Joana Schenker. Same wiem, gwiazdy. Się mówi. Same tak, gwiazdy, tak. Gwiazda fotografuje. O, tutaj też Beatka Pawlikowska. Tak. Tutaj też zresztą okładka jej książki. O, tutaj jest okładka jednej z jej książek. No, o, tutaj też piękna sesja Stefano Terracino na 40. To robiliśmy w jego rodzinnym miasteczku na Sycylii. Także no, dużo. Tutaj jest ponad 400 stron. O, tutaj zresztą zobaczcie teraz ostatnio w Tokio medalistka portugalska. No i tutaj dużo. Zarówno też mężczyźni, o tutaj chciałam pokazać jeszcze, mężczyznę miałam gdzieś, z jakiegoś mężczyznę jeszcze złapać. Gdzieś się ukrył? Tutaj, tak, o tutaj mamy jest. Mateusza Grzesiaka, doktora Mateusza Grzesiaka, także faceci też, i kobiety, i mężczyźni, i też pary. Także to jest ta pierwsza książka, owoc pierwszego lockdownu. No i tutaj też moje takie bardzo, bardzo ważne dzieło, bo to jest książka, nad którą pracowałam 7 lat i muszę powiedzieć, że najpierw jako dziennikarz podróżniczy gdzieś tam parę artykułów o Portugalii opublikowałam i tak poczułam, że to za mało, jako że to jest mój drugi dom. Jakoś te artykuły mi, w tych artykułach nie mogłam pokazać całego kraju, więc przyszedł pomysł na to, żeby wydać książkę o Portugalii. Wydałam ją jako produkt międzynarodowy, czyli jest tutaj wstęp w języku angielskim, a potem same miejsca najpiękniejsze i same zdjęcia, więc sprzedaję tą książkę na całym świecie. Czyli jeśli ktoś się wybiera do Portugalii, to będzie piękny przewodnik. Tak, dokładnie. No i muszę powiedzieć, że to jest projekt, któremu oddałam 7 lat życia, ale bo tak wszyscy mówią, o tak fajnie sobie siedziałaś w tej Portugalii na wakacjach, tak. Czekaj zdjęcia. Nie. To się tak pięknie patrzy, jak pracuje, jak wszystko fajnie wygląda. Pod spodem za tym kryje się dużo zaangażowanie, dużo pracy. To była naprawdę, muszę powiedzieć, że to była naprawdę ciężka orka. Objeżdżanie całego dosłownie kraju samotnie oczywiście. No i tak, no nic w tym nie było przyjemnego. Na plaży to wjeżdżałam tylko po to, żeby zrobić zdjęcia i już jechać w kolejne miejsce, robić zdjęcia. Także no. Piękne książki. Polecamy. Ja również, słuchajcie, link do tych książek będzie w opisie, w stawie tego filmu. Także serdecznie Was zapraszamy. A powiedz mi, Kasiu, jakbyś miała powiedzieć, jaki jest styl Katarzyny Pileckiej? No ja ubieram się. Myślałam, że w fotografii. Ubieram się. Jestem ciekawa, czy to właśnie się też przekłada u Ciebie na fotografię. Nie, no to ja o tym wiem, ale chciałabym Ciebie usłyszeć. No, ja bym pociągnęła właśnie, zobacz to, że tak jak, ja zawsze mówię tak, bo z jednej strony robię portrety, proste, biało-czarne, minimalistyczne, właśnie takie ujęcia, które łapią gdzieś tam te emocje i relacje. Tak. Z drugiej strony jestem dziennikarzem podróżniczym i tutaj moje podróżnicze zdjęcia są pełne kolorów. Mm-hmm. Więc to też chyba się tak trochę przekłada na moje ubieranie się, bo z jednej strony
jakby lubię taki minimalizm, prostotę i tak naprawdę uwielbiam kolor czarny, biały, tak, przełamany jeansem może tylko i wszelkie szarości. I to jest takie bardzo basicowe i klasyczne właśnie. Twoja baza szarpy. Tak, tak, mhm. Taka baza. Ale kiedy jestem w trasie, w podróży, mhm. to uwielbiam dokładać właśnie jakieś kolory. Zazwyczaj to są takie podróżnicze poncze, czy jakieś tam chusty, takie jakiś tam kolorowy dodatek. Więc to tak, takie tak elementy. Trochę, tak trochę widzisz do fotografii mojej, to gdzieś tam nawiązuje. Pasuje, jest bardzo spójne. I myślę, że teraz sobie zaglądniemy trochę do Kasi Szafy. Co ty tam kryjesz? Zapraszam. Swoją historię. I tak obserwując twój styl, to jest on właśnie bardzo fajny, tak patrząc na niego, spójny z tobą i z twoimi zdjęciami. Mm-hmm. Dlatego, że tak jak powiedziałaś, właśnie lubisz te takie kolory stonowane, które są takimi bezpiecznymi kolorami, które są basicowymi kolorami, z którymi też każdy kolor wygląda dobrze, bo to jest fajne tło po prostu, nie? To zdjęcie jako fotograf oczywiście też o tym wiesz. Natomiast tak jak powiedziałaś, też lubisz takie elementy, czasami sobie dodawać jakiś inny kolor, że to też fajnie się odbija, też gdzieś tam odzwierciedla ciebie. I tutaj właśnie zauważyłam, masz takie bardzo fajne spodenki jeansowe tak. Z taką piękną apaszką, którą wykorzystujesz tak. Jako pasek. Bardzo piękne kolory, czyli to jest taki twój też dodatek. Gdzieś tam sobie tak, robisz czasami tak. Coś dodatkowo zaznaczyć, prawda? Tak, to znaczy to jest głównie, te spodenki głównie noszę w moich podróżach. No bo wiadomo, no tutaj klientów nie przyjmuję. Natomiast chciałam powiedzieć, że ja mam, nie wiem dlaczego, ale raz, że mam słabość do jeansów wszelkiego, właśnie kurtki jeansowe często też noszę, tak. Ale jeśli chodzi o spodnie, no to muszą być dziury. Tak jak też tutaj widzisz w długich spodniach po prostu. Też są. Nie, tak. Nie wiem o co chodzi mi z tymi dziurami, ale po prostu muszą być. Muszą być po prostu. To jest taki trochę luz. No, wprowadzają taki luz. No i zawsze właśnie i gdzieś tam pamiętam, że parę lat temu odkryłam właśnie te takie jakby takie chustopaski kolorowe, także to mi fajnie. Tutaj zobacz też przy tych długich też mam jeszcze jedną taką fajną, też sobie gdzieś tam dodaję, nie? Świetnie. Właśnie dodaję, ale do tego to już po prostu to już tylko noszę taką właśnie białą, gładką bluzeczkę, wiesz. No, to już jest dla mnie max. To już jest dużo. Tak, tak, tak. Taki jeden dodatek kolorowy do ciasta. Dokładnie. Czyli te spodenki, można powiedzieć, pamiętają dużo miejsc. Dużo związanych historii z nimi, prawda? Dokładnie, dokładnie. Co tutaj jeszcze masz fajnego, ciekawego? Jaką historię nam możesz opowiedzieć z tym zdaniem? Tutaj chciałam pokazać kurtkę jeansową, ponieważ jedną mam na sobie. To jest kolejna, która wisi w szafie. Jeszcze w szafie wisi chyba trzy sztuki. Tak. Uwielbiam kurtki jeansowe i po prostu nie wiem czemu, ale ciągle kupuję następne, bo mi się wydaje, że tamte mnie nie starczą. Im więcej, tym lepiej. To jest taki twój basic, taki można powiedzieć właśnie taka baza twojej szafy, nie? Wtedy się czujesz fajnie, wygodnie. Tak, bo tak jeansy bardzo ze mną współgra. Tak. Poza kurtkami jeansowymi to bardzo lubię właśnie marynarki dokładać sobie. To już tutaj mówię teraz konkretnie o pracy z klientami, na przykład w studio z klientami. Do zdjęć się przydaje. Bardzo tak, lubię właśnie. Często u fotografów nie wisi na wieszaku kilka zdjęć. Tak. Kilka zdjęć? Kilka fajnych ubrań do sesji. Mhm. No i tak właśnie i znowu widzisz biała, czarna i tutaj takie gdzieś tam krateczki szarości. To są basicowe, klasyczne. Tak. To jest fajne, że te klasyki pasują do każdego ubrania i tak naprawdę obojętnie co dodasz do nich, nawet jakbyś ubrała wzorzystą bluzkę, jeśli się kiedyś odważysz, to też będzie fajnie pasowało. I wiesz co, i zobacz, ja na przykład robię właśnie często tak, że taką właśnie prostą marynarkę z taką bluzeczką, która już tutaj bluzek. Taką basicową. Tak, taką marynarkę i takie jeansy, albo jeżeli klient jest taki poważniejszy, to zwykłe czarne spodnie to jest tutaj mój taki strój do pracy. Mm-hmm.
ale już zobacz, taka marynarka z tymi skórzanymi, takimi czarnymi spodniami i szpilkami, no to już mam zestaw wieczorowy. Robi się fajny zestaw wieczorowy, także... Tak, zależy, tak, jak sobie... go po prostu wystylizujesz, prawda? Tak, bo też widzę, są tu trampki, także lubisz też trampkami. Tak, tak. A jak dodamy szpilki, to jest bardziej elegancko. Wiesz co, no tutaj tak samo, jak mam dużo kurtek jeansowych, to mam bardzo dużo takich zwykłych czarnych właśnie sukienek, bo bardzo takich prostych, ale właśnie na to jest ten, widzisz. To jest taki twój strój. Tak, sukienka właśnie klasyczna i na to jeansowa. Tak, prosta czarna sukienka w 5 możliwych. To jest Kasia Piwęcka. Bardzo lubię, słuchaj, też takie białe koszule. Tak. Białe koszule, zresztą to też wszystkim klientom, na przykład na jakieś tam sesje wizerunkowe czy biznesowe, zawsze polecam zabrać. Koszule noszone tak trochę na luzaka, wiesz, z podwiniętymi rękawami, ale one tak dodają świeżości. Mm-hmm. Także bardzo, bardzo lubię właśnie do tych jeansów znowu, czy do tych czarnych takich spodni. No i znowu taka biała koszula, widzisz, i do pracy, ale też przy takich skórzanych, czarnych spodniach i szpilkach, to z tego się znowu robi fajny tak, i do tego klasyczne. O, właśnie. Tak. Klasyczne torebeczki. O, to się torebka czarna. Tak. Wieczorowa taka, nie? I się już robi, albo tutaj lepiej nawet z tą, widzisz, marynarką się zespół. Robi. Tak, wieczorowy zespół. Fajny, elegancki klasyk. Tak. Ty po prostu klasą. Takim klasycznym stylem kładziesz wszystkie na kolana. Bardzo fajnie. No, tutaj jeszcze, wiesz co, koszule, no w ogóle lubię koszule, wiesz, to tak. Są takie bardziej może, które używam w podróżach, taka wojskowa bardziej i krateczka, ale po prostu koszule właśnie w podróżach, to mi się też właśnie fajnie... Wygodne. Tak, fajnie sprawdzają. I tutaj też widzę szale też są. To są, wiesz co... Te kolory, tak. Że mi się turkusy niebieskie, jak pokazujesz właśnie na twoim Instastories często, to już mi się z tą Portugalią kojarzą, tak, właśnie fajnie. Tak, tutaj wiesz co, ja lubię takie poncza, właśnie często w podróży korzystam, to jest taki szal himalajski, ale właśnie te, uwielbiam takie właśnie, czy tutaj nawet jest takie poncho, nawet zwykłe czarno-szare, ale no to rewelacja, mówię, w podróżach to też właśnie to takie moje gadżety podróżnicze. Kiedyś miałam jeszcze więcej, jeszcze miałam w jakichś tam odcieniach niebieskości, ale no, ale... Ale tego, co nie poprzedło, to się pozbyłaś. Tak, porządki. A czasami masz tak, że stoisz przed szafą, mówisz, nie mam się co ubrać, tak jak mi ktoś powie. No tak, tak, chociaż wiesz co, nie ukrywam, że od wielu lat tutaj się inspiruję tobą i twoimi radami, więc już bardzo dużo, słuchaj, bardzo dużo wprowadziłam twoich różnych zaleceń i już jest coraz lepiej. Cieszę się. Jest na dobrej drodze, dzięki tobie. Dziękuję ci bardzo. Tutaj wiesz co, jeszcze chciałam pokazać właśnie te ciepłe swetry, bo też bardzo, bardzo lubię takie właśnie długie ciepłe swetry, też trochę krótsze, ale generalnie ja jestem w ogóle osobą, która uwielbia jesień, dlatego że... Czyli nadchodzi twój ulubiony czas, gdyż mogę się otulić, pić herbatkę, przyjadę do ciebie, zrobimy sobie świeczki i olejki. To są właśnie moje klimaty, dlatego tak może lubię też te ciepłe swetry. Ja nienawidzę wiosny. Okay. Jestem osobą, która nie cierpi wiosny, bo... Powiem, nie spotykamy go często, każdy mówi wiosna, lato, prawda? Tak, a ja... jesień, zima, to tak, no, rzadko kto mówi, że lubi jesień, zima, nie? Ja słuchaj, dlatego, że po pierwsze zawsze jesienią ja gdzieś tam wracam z tych podróży i tak właśnie fajnie wejść sobie, wiesz, już jestem taka naładowana słońcem i tą fajną energią i... Do listopada przynajmniej, słuchaj, do moich urodzin po prostu wystarcza i lubię te ciepłe swetry, te herbatki, tak jak powiedziałaś. Potem już jest okres świąteczny, który też uwielbiam. Natomiast najgorszy dla mnie okres to jest właśnie, jeszcze styczeń, to są postanowienia noworoczne, planowanie strategiczne, to jest też co ja lubię. Natomiast słuchaj, luty, marzec, kwiecień, maj, to po prostu to ja wtedy mam ten swój taki zniżkowy czas, bo ja jestem taki wtedy wymoczek po tej zimie i po prostu jakoś tak, no. Nie do końca mój czas, ale właśnie tutaj takie ciepłe swetry wiesz. Dobrze, świetnie. One też fajnie wysmuklają sylwetkę, takie rozpinane swetki. Super, bardzo fajnie. Wysypają otulenie po prostu. Jesteś bardzo wrażliwą osobą, która lubi takie duże ciepło potrzebujesz. No fajnie. Bardzo się cieszę, Kasiu, że nam pokazałaś tutaj swoje królestwo. Zdradziłaś nam, co masz w swojej szafie. Ja wiem, że to jest takie zaglądanie trochę do duszy,
czyjejś, bo często jak właśnie jeżdżę do klientek, to tak mówią, że cieszą się, kiedy ja przyjadę, ale czują taką adrenalinę, bo no, tak to są ich ubrania i ktoś tam zagląda, patrzy, sprawdza. To jest tak, takie trochę początkowo no, wyzwanie jest to dla klientek. Także dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie, dziękuję Ci za naszą cudowną rozmowę i mam nadzieję, że no, jeszcze nie raz coś nagramy, coś pokażemy fajnego. Bardzo mi było miło, także zapraszam częściej. Dziękujemy bardzo. Linki do książek i do Kasi też strony będzie w opisie, także serdecznie Wam dziękujemy i zapraszamy na kolejne odcinki. Pa, pa!